Dziś w programie Ja Katolik Ekstra pierwsze, inne niż wszystkie komentarze do sprawy ojca Pelanowskiego oraz opis zadziwiającej szopki z Watykanu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja Katolik Ekstra na kanale PCH24 TV. Ja nazywam się Krystian Kratiuk, a naszymi gośćmi, jak w każdym odcinku programu Ja Katolik Ekstra, są Grzegorz Górny z Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie moglibyśmy zacząć inaczej, skoro nagrywamy ten program 15 grudnia, od informacji z 14 grudnia, z popołudnia. Pojawiło się na stronie paulini.pl oświadczenie o tym, że ojciec Augustyn Pelanowski jest wydalony z tego zakonu. To jest bardzo znany kaznodzieja, bardzo ceniony, lubiany autor książek, biblista. W internecie w ostatnich latach jego nagrania robiły wielką furorę. Rzeczywiście były to nagrania mocno konserwatywne w treści i wielu ludzi doszukuje się w usuwaniu takich osób z zakonu, właśnie czyszczenia kościoła z konserwatystów de facto. Co ciekawe, w tym oświadczeniu jest data podana, że ojciec Pelanowski został usunięty z zakonu na początku tego roku, a Watykan potwierdził to w marcu tego roku. Natomiast wczoraj ukazało się takie właśnie oświadczenia, więc w połowie grudnia. Jak panowie sądzą, dlaczego właśnie wtedy został wydalony, dlaczego teraz ukazało się to oświadczenie i jaki jest panów komentarz do całej tej sprawy? Zacznijmy od Grzegorza Górnego. Rzeczywiście można zapytać, dlaczego dopiero teraz, czyli w grudniu, ta wiadomość ujrzała światło dzienne, skoro to wydarzenie nastąpiło na początku tego roku. I można przypuszczać, że to upublicznienie zostało spowodowane tym, że kilka dni temu pojawiło się w internecie takie nagranie, które zostało tam zamieszczone przez pewnego anonimowego księdza, który powoływał się na słowa ojca Augustyna Pelanowskiego, przy czym to nagranie miało dosyć taki dziwny charakter, bo ksiądz, który się nie przedstawił, powoływał się na jakąś panią, która też jest anonimowa, która z kolei miała być penitentką ojca Augustyna, który jej opowiedział pewne rzeczy i ten ksiądz jakby z drugiej czy nawet z trzeciej ręki je referuje. Tam jest mowa o rychłym końcu właściwie czasów, o kataklizmach, które nam grożą. I wkrótce potem zostało opublikowane oświadczenie ojca Augustyna Pelanowskiego za pośrednictwem mnicha paulińskiego, bo tak zostało to oświadczenie podpisane, że to nagranie nie ma nic wspólnego z nim, że to nie są cytowane jego słowa, tylko ktoś jakby nadinterpretował pewne fragmenty z jego książek, pewne fragmenty z jego wypowiedzi, złożył to w całość, natomiast sam ojciec Augustyn Pelanowski twierdzi, że nie miał z wydźwiękiem tego nic wspólnego, ale myślę, że ponieważ to nagranie w bardzo szybkim czasie zostało obejrzane, wysłuchane przez ponad 100 tysięcy osób w internecie, że odbiło się szerokim echem w sieci, to właśnie sprowokowało władze zakonu, aby upubliczniono tą informację, no, która, jak powtarzam, jest dosyć stara, tylko że do tej pory nie była nagłośniona. Tak, wiemy, że w wewnętrznym paulińskim obiegu wśród kapłanów ta informacja była już przekazywana oficjalna właśnie w styczniu zeszłego roku. Teraz, przepraszam, tego roku oczywiście, natomiast teraz została upubliczniona właśnie urbi et orbi, chciałoby się powiedzieć. Czy to rzeczywiście tylko to nagranie, czy też może publikacje kolejne, które się pojawiają ojca Augustyna Pelanowskiego, tu pytanie do Pawła Lisickiego, sprawiły, że paulini zdecydowali się na opublikowanie tego oświadczenia?
No, moim zdaniem, jeśli to nagranie miało znaczenie, no to być może było tylko jakimś dodatkowym elementem. Z pewnością nie sądzę, żeby mogła być jedyna przyczyna tak poważnej kary albo tak poważnej sprawy, jak wydalenie z zakonu. To mogło być jedynie jakimś dodatkowym czynnikiem, na pewno nie tym, co najważniejsze. Co jest najważniejsze w tej całej sprawie i tak naprawdę, co jest moim zdaniem istotnym przedmiotem również naszej debaty. Jest faktem, że ksiądz Augustyn Peranowski w ciągu ostatnich kilku lat, w swoich ostatnich publikacjach, publicznie, no w tym sensie, prawda, że publikacje są powszechnie dostępne i możemy się z nimi zapoznać, w bardzo jednoznaczny i ostry sposób krytykuje postępowanie, nauczanie i wypowiedzi papieża Franciszka, wręcz odmawiając mu, mam wrażenie w tej ostatniej publikacji, to jest chyba wyraźne, prawa do bycia papieżem. Określa go często określeniem po prostu Bergoglio, Bergoglio to, tamto i owamto. I wyraźnie przeciwstawia go bardzo, bardzo mocno poprzednim papieżom, twierdząc, krótko mówiąc, że papież Franciszek albo papieżem nie jest, albo popadł w tak głęboką herezję i głosi tak fałszywe nauki, że za papieża go nie można uznawać. No, zakładam, że to jest tak naprawdę istota sprawy, a te wszystkie inne rzeczy mogą być tylko jakimś tam dodatkowym uzupełnieniem. No i tu stajemy rzeczywiście przed, bym powiedział tak, bardzo poważnym problemem, bo z jednej strony wiele tych zarzutów, które ojciec Polanowski w swoich książkach stawia, no są prawdziwe, znaczy wymienię cztery rzeczy, które przecież w oczywisty sposób oznaczają odejście od klasycznej nauki katolickiej. Rzecz z ostatnich paru miesięcy, czyli nauczanie Franciszka, wprawdzie dosyć, powiedzmy, jeszcze niejasne, ale potwierdzone w ciągu ostatnich paru dni przez jednego z meksykańskich kardynałów. Moim zdaniem to jest wypowiedź mówiąca o tym, że papież uważa, że związki partnerskie, związki homoseksualne powinny być zalegalizowane prawnie. No, w oczywisty sposób tego typu opinia pozostaje w sprzeczności z całą nauką Benedykta XVI, Jana Pawła II, Kongregacji Nauki Wiary, wielokrotnie powtarzanej i tak dalej, która to jednoznacznie powiedziała, że tego typu pomysły, tego typu projekty są z gruntu rzeczy niekatolickie i trzeba je odrzucać, ponieważ one są tylko pierwszym krokiem do pełnego zrównania tak zwanych związków homoseksualnych, czy tak zwanych małżeństw homoseksualnych z naturalnymi, normalnymi małżeństwami między mężczyzną a kobietą i dlatego jako takie katolik nie ma prawa wspierać tego typu rozwiązań prawnych. A tutaj mamy do czynienia nie tylko z byle jakim katolikiem, tylko z papieżem, który to powiedział. Mamy do czynienia z kardynałem, który to poparł i podam jeszcze jedną rzecz, ważny argument, że wbrew tym wszystkim, którzy próbowali tłumaczyć, że to nie to powiedział albo co innego powiedział, dokładnie to samo powiedział papież Franciszek w wywiadzie przeprowadzonym 2 lata temu z Dominique Waltonem, francuskim dziennikarzem, ksiądz otwierając drzwi. To jest dokładnie ten sam tekst, więc jeśli są dwa różne źródła, niezależne od siebie, trzeba zakładać, że taki pogląd głosi. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, mówiliśmy też o tym w naszych programach, całkowita zmiana podejścia Kościoła do kary śmierci. To, co wcześniej było dozwolone, ma być zakazane i zostaje prowadzone do katechizmu. No rzecz, jeśli uznajemy, że doktryna katolicka i wierność doktrynie katolickiej dotyczy dwóch kwestii, czyli wiary i doktryny moralnej, to mamy drugi przykład doktryny moralnej, kiedy nauczanie papieża Franciszka pozostaje, że tak powiem, ostrej, widocznej i łatwo rozpoznawalnej sprzeczności ze wszystkimi jego poprzednikami. Rzecz trzecia, Maurice Laetitia, słynny, prawda, przykład, dopuszczalność osób, które są po rozwodzie w nowych związkach, do komunii świętej. No, w oczywisty sposób pozostaje to w sprzeczności z nauczaniem, doktryną, nauką i poprzednich papieży, i poprzedniego kościoła. Podaję tylko te trzy przykłady, mógłbym ich podawać więcej, ale mam ograniczony czas, dotyczące kwestii moralnych. Kwestie doktrynalne, czyli te, które w pewien sposób są moim zdaniem nawet ważniejsze. No nie wiem, co tutaj zresztą kwestia, co jest ważniejsze, jest nie do wyważenia. One się ze sobą po prostu bardzo ściśle łączą. Dokument z Abu Zabi, którym to papież Franciszek podpisał się pod sformułowaniem, że Bóg chce istnienia różnych religii, że Boża mądrość chce w pozytywny sposób istnienia tych różnych religii. Potem niby się od tego dystansował, ale de facto, jak popatrzymy na jego inne wypowiedzi, publiczne wszystkie, dostępne, można mieć, że tak powiem, pewność graniczącą, no nie wiem, nie, jeszcze bardziej, że faktycznie uważa, że Pan Bóg chce, żeby istniały w sposób ze sobą niesprzeczny islam, chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm, hinduizm, ile jeszcze chcemy różnych religii,
i że tak naprawdę przechodzenie czy nawracanie na katolicyzm nie jest rzeczą mile widzianą i właściwą. No, jeśli to nie jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego i Kościoła katolickiego, no to pytanie, co jest z tym sprzeczne. No i ojciec Pelanowski, widząc te jawne sprzeczności odejścia, postanowił nazwać rzecz, jak sądzi, po imieniu i wyciągnąć stąd ten wniosek. I teraz jest właśnie trudne pytanie, moim zdaniem ten sam w sobie wniosek jest za daleko idący, bo zgadzając się, że tak powiem, z obiektywną sytuacją, w której te opinie co najmniej pozostają w sprzeczności z nauką Kościoła, nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek katolik mógł sam w oparciu o swoje własne sumienie ogłosić, że jakiś papież nie jest papieżem, a krótko mówiąc, usunąć tego papieża z grona następców świętego Piotra. No, nie mamy takiej możliwości. Byłoby to, że tak powiem, zbliżenie się do sede wakantyzmu, czyli do tych katolików, którzy twierdzą, że stolica apostolska jest nieobsadzona, i moim zdaniem jest to tym samym popadnięcie, czy byłoby to tym samym popadnięcie w formę co najmniej schizmy, jeśli nie dalej rzecz idącą, bo wtedy powstaje się proste pytanie, jak to możliwe, żeby Pan Bóg tak dalece opuścił swój Kościół i opatrzność tak dalece przestała się interesować swoim Kościołem, żeby dopuściła do tego, żebyśmy na Stolicy Świętej nie mieli właściwego papieża. Stąd wydaje mi się, że niektóre opinie, które pojawiają się w tych książkach, faktycznie idą za daleko, bo de facto podważają legalność i fakt istnienia i sprawowania urzędu piotrowego przez Franciszka. No, taka jest moja opinia w tej sprawie i myślę, że to jest w ogóle, mówię, bardzo trudny problem, bo zarzuty dotyczące wypowiedzi papieża Franciszka są publicznie znane, te wypowiedzi pozostają faktycznie w sprzeczności, tak jak wszyscy katolicy do tej pory to rozumieli z doktryną Kościoła, a jednocześnie nie pozostaje nam nic innego, jak co najwyżej wskazywać na te wypowiedzi, pokazywać ich sprzeczność, natomiast moim zdaniem katolicy nie mają prawa w oparciu o te wypowiedzi ogłaszania takich rzeczy, jak to zrobił ojciec Pelanowski. Takie jest moje zdanie. To może jeszcze dwa słowa uzupełnię, bo ja mówiłem, że powodem upublicznienia tego w grudniu oświadczenia było to nagranie, które się pojawiło w internecie, tak jak przypuszczam. Natomiast powodem tej decyzji z początku tego roku nie mogło być to nagranie, ponieważ samo usunięcie miało miejsce wiele miesięcy temu. I tutaj w tym oświadczeniu wtedy podane były trzy powody. Po pierwsze głoszenie błędów doktrynalnych, po drugie nieposłuszeństwo władzom zakonnym i po trzecie właśnie krytyka pod adresem Franciszka. Jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, to tego, co wiem z takiej debaty wewnątrz paulińskiej, nie zdołano wskazać żadnego punktu, w którym nauczanie ojca Augustyna Pelanowskiego rozmijałoby się z doktryną Kościoła katolickiego. Natomiast rzeczywiście zasadne były dwa pozostałe punkty, czyli krytyka Franciszka i nieposłuszeństwo władzom zakonnym. I tak jak próbuję odtworzyć na podstawie tych wypowiedzi i książek ojca Augustyna Pelanowskiego, to jego rozumowanie jest następujące, że tak jak mówił Paweł Lisicki, pojawia się ten zarzut, że to nauczanie Franciszka jest niezgodne w iluś tam punktach z nauką, doktryną Kościoła, taką jaką znamy ją od 2000 lat, a więc w związku z tym, zdaniem ojca Augustyna Pelanowskiego, mamy do czynienia z głoszeniem herezji. No i oczywiście powstaje pytanie, czy papież może głosić herezję. Z dziejów Kościoła znamy takie przypadki, chociażby papieża Honoriusza, Liberiusza czy Jana XXII, którzy głosili herezję nawet publicznie, nawet podczas homilii czy w listach. Natomiast nie było to nigdy robione ex cathedra w formie uroczystego nauczania Kościoła, ponieważ jak wiemy, dogmat o nieomylności papieża ogłoszony na Soborze Watykańskim I w roku 1871 mówił o tym, że
papieżowi przysługuje ten dogmat, ten atrybut nieomylności w momencie, kiedy wypowiada się o sprawach wiary i moralności w sposób uroczysty, ex cathedra, wyraźnie ogłaszając, że jest to uroczyste nauczanie Kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o jego opinie wyrażane w innych kontekstach, to im nie przysługuje ten atrybut nieomylności. Jak rozumiem, to te uwagi ojca Augustyna Pelanowskiego dotyczyły właśnie tych wypowiedzi. Oczywiście to jest kwestia, czy rzeczywiście można uznać te wypowiedzi za heretyckie, czy nie, i kto ma prawo to zrobić. I tutaj się pojawia ta druga kwestia dotycząca nieposłuszeństwa. I tak jak czytałem wypowiedzi ojca Augustyna, zwłaszcza te zawarte w książce pod tytułem Ocalenie, to jest taki wywiad Rzeka z nim, i tam się pojawia pytanie właśnie o posłuszeństwo. To znaczy, jak to było, że jednak byli w dziejach Kościoła zakonnicy, księża, zakonnice, którzy byli przez swoich przełożonych mocno represjonowani, wręcz prześladowani, tak jak ojciec Pio, ojciec Dolindo, siostra Faustyna, to można te nazwiska wymieniać, a mimo to pozostali posłuszni swoim zwierzchnikom. I tutaj z tego, co pamiętam, ojciec Augustyn Pelanowski odpowiedział, że w ich przypadku chodziło o zupełnie coś innego, że mianowicie tam przełożeni nie kazali im głosić herezji, przełożeni nie byli heretykami, i w takim wypadku mamy w dziejach Kościoła inne przykłady do naśladowania. I on tam podawał ojców Kościoła czy ojców pustyni, którzy, kiedy ich przełożeni, na przykład patriarchowie Konstantynopola, głosili herezję, na przykład arianizmu czy ikonoklazmu, to oni wtedy, żeby ocalić swoją wiarę, udawali się na pustynię. I w tej książce ojciec Augustyn Pelanowski pisze, że właśnie w jego przypadku mamy do czynienia z takim udaniem się na pustynię, właśnie po to, żeby ocalić wiarę, nie podporządkować się przełożonym, o których on mówi, że głoszą herezję, on się oddala na pustynię. I oczywiście można zapytać, czy byli przełożeni, którzy go rzeczywiście zmuszali do głoszenia herezji, czy nie wiem, jego bezpośredni przeor, czy prowincjał, czy generał, czy rzeczywiście ktoś go zmuszał do głoszenia herezji. I z tego, co on pisze, wynika, że tym, który zmusza, czy jakby narzuca herezję, jest w jego opinii rzeczywiście Franciszek. I w związku z tym on uważa, że jeżeli ktoś głosi herezję, sam jako heretyk ipso facto stawia się poza nawiasem Kościoła, a więc można mu wypowiedzieć nieposłuszeństwo. Więc tak w skrócie, jak próbuję zrekonstruować, wygląda tok myśli ojca Augustyna Pelanowskiego, no, który doprowadził go do tego miejsca, w którym on w tej chwili jest. I to rzeczywiście jest w tej chwili wielki problem dla Kościoła, dlatego że to jest, w tej chwili widzimy pewien epizod, który jest fragmentem szerszego zjawiska, czegoś, co na Zachodzie na przykład doczekało się już w tej chwili miana benewakantyzmu. Znaczy, że są, jest wiele osób, które uważają, że prawdziwym papieżem jest dzisiaj Benedykt XVI, a nie Franciszek. Najgłośniej chyba mówi o tym, pisze włoski pisarz i watykanista Antonio Socci, ale takich osób jest więcej, chociażby Aldo Maria Valli, Marco Tosatti, no wielu watykanistów włoskich, ale też w Ameryce takie kręgi można
spotkać i widzimy, że właśnie to zjawisko benewakantyzmu także jest widoczne w Polsce, które właśnie polega na tym, że za prawowitego papieża uznaje się nie Franciszka, ale Benedykta XVI. I do tej pory raczej w Polsce o tym zjawisku nie mówiono, unikano publicznie debaty o tym, ale myślę, że ten przypadek ojca Augustyna Pelnowskiego sprawi, że w końcu trzeba będzie stawić temu czoła i zacząć głośno o tym mówić, bo w tej chwili dyskusja o tym jest jakby tak trochę zepchnięta na margines. Wydaje się, że benewakantystą nie jest sam Benedykt XVI, który przecież już kilka razy wypowiedział się na temat tych pogłosek, jakoby on miał być nadal papieżem, a wybór Franciszka miałby być nieważny, więc tu rzeczywiście wydawać by się mogło, że głową benewakantyzmu winien być sam Benedykt XVI. Tak nie jest. Jeżeli chodzi jeszcze o krytykowanie papieża Franciszka, czy wypowiadanie się na temat jego słów, to mamy tutaj taki medialny i wewnątrzkościelny również, śmiemy się ośmielić, festiwal hipokryzji, bo z jednej strony jest tak, że nam świeckim jest dużo prościej powiedzieć o czymś, co papież opowiedział, albo o jakimś jego dokumencie, ewentualnie o jakiejś polityce Watykanu. Za chwilę zresztą przejdziemy do jednego z takich tematów w naszej dyskusji i zostaniemy za to co najwyżej skrytykowani, tak? Natomiast zakonnik, kapłan może zostać za to wręcz ukarany. Warto podkreślić rzecz jasna, że ojciec Pelanowski w książce Ocalenie, którą Grzegorz Górny tutaj cytował, mówił o tym, że on sam odszedł z zakonu. To nie było tak, że został wyrzucony, tylko on z tego zakonu wyszedł i potem pojawiło się po kilku miesiącach oświadczenie z listopada roku 2019 ojców Paulinów, w tym samym momencie, kiedy właśnie opublikowano książkę Ocalenie. Potem była książka Ocalenie 2, tego samego wydawnictwa, Sherit bodajże, a w tej chwili opublikował ojciec Pelanowski książkę pod tytułem List Judasza nie Iszkarioty w wydawnictwie Paganini. To jest książka, w której Augustyn Pelanowski komentuje list świętego Judy, a więc ten ostatni z listów apostolskich umieszczony w Piśmie Świętym przed Apokalipsą. Z drugiej strony zaś, jeżeli chodzi o dyskusję wśród samych kapłanów, to przecież wolno powiedzieć wielu kapłanom, że papież Franciszek zmienia coś w Kościele, a więc jest teraz coś, co wcześniej było nie do przyjęcia. I ci kapłani to są, rzekłbym, apologeci papieża Franciszka, którzy mówią, nazywają go na przykład rewolucjonistą. No jeżeli papież jest rewolucjonistą i oni to przedstawiają jako coś dobrego, to znaczy, że radykalnie zmienia coś, co w przeszłości było normą, a teraz normą ma być coś innego. I tacy kapłani mogą mówić o rewolucji papieża Franciszka. Jeżeli ktoś powie natomiast o tym, że rewolucja papieża Franciszka mu się nie podoba, więc stwierdzi ten sam fakt, ale wyrazi przy tym krytyczną opinię, no to wtedy jest właśnie karany. Jest dużo trudniej na pewno zakonnikowi i jeżeli byśmy się mieli poradzić, pokusić o poradę jakąś dla zakonnika, który widzi, czy to w swoim klasztorze, czy to w swoim zakonie, czy to w swoim biskupie, ostatecznie w biskupie Rzymu, kogoś, kogo uznaje za heretyka, to co powinien zrobić? Czy są na to jakieś sprawdzone ścieżki w Kościele? Paweł Lisicki. Zaraz powiem na to bardzo trudne pytanie, z różnych powodów bardzo trudne, chociażby dlatego, że żaden z nas nie jest zakonnikiem, w związku z tym oczywiście znacznie łatwiej jest nam różne rzeczy mówić sobie siedząc tutaj, niż będąc w klasztorze, czy będąc zobowiązanym przez siebie posłuszeństwa do pewnych zachowań. Ale dwie uwagi jeszcze do tej naszej wcześniejszej części dyskusji. Pierwsza krótka. Grzegorz Górny słusznie oczywiście powiedział, że papieżowi przysługuje nieomylność wyłącznie w pewnych określonych granicach, czyli wtedy, kiedy ex cathedra ogłasza jakiś dogmat dotyczący wiary czy moralności. Słusznie, to jest prawda, ale nie zmienia to faktu, że od lat 60. wszystko, co się zmienia w Kościele, jest dokonywane w ramach tak zwanych zmian duszpasterskich. W związku z tym wszystkie te opinie, które się obecnie pojawiają w różnych pismach rozproszonych, takich, siakich i owakich, one nigdy nie są ogłoszone ex cathedra. No, czy na przykład, oczywiście jest pytanie, tu się zastanawiam, czy wprowadzenie do katechizmu katolickiego innej nauki dotyczącej kary śmierci, to jest nauka ex cathedra, czy to nie jest nauka ex cathedra?
Sama dopuszczalność kary śmierci nie była ogłoszona uroczyście, była tak zwaną częścią tak zwanej zwyczajnej nauki Kościoła, a zwyczajna nauka Kościoła to jest taka, która nie musi być uroczyście ogłoszona, ale obowiązuje, a to wynika z tego, że ciąg papieży, doktorów Kościoła, nauczycieli Kościoła, praktyki Kościoła i tak dalej ją zaakceptował. W związku z tym, jeśli jakaś nauka jest powszechnie w Kościele przez wieki przyjęta, próbowana, potwierdzana i uznawana, to ona obowiązuje. No i teraz, czy taka zmiana to jest ex cathedra, jeśli się do katechizmu to wprowadza, bo tutaj nie mówię o konferencji prasowej, czy o jakimś tam, nie wiem, wywiadzie, czy o czymś innym, prawda, czy nie jest. Mam co do tego wątpliwości, szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jaki jest status zmian dokonanych w katechizmie katolickim, ale oczywiście wiem dobrze, że pewnie specjaliści od prawa kanonicznego powiedzieliby, że sama w sobie taka zmiana jeszcze nie jest ogłoszeniem ex cathedra. Tylko czy my rozmawiamy wyłącznie w gronie kanonistów i specjalistów od prawa kanonicznego, czy my rozmawiamy w sensie takim, jak to odbierają katolicy? Dla katolika, jak coś jest w katechizmie, to znaczy, że jest to wiążące co do zasady. Oczywiście wiemy, że katechizmy też się zmieniają, że następują pewne zmiany, ale zakładamy, że te zmiany nie oznaczają sprzeczności. No bo gdyby one oznaczały sprzeczności, to żaden z tych żadna część tej nauki, która się tam pojawia, nie mogłaby być wiążąca, prawda? Byłoby to wewnętrznie sprzeczne. W związku z tym ten podział, który jest teoretycznie łatwy do rozprowadzenia między tym, co uroczyście ogłoszone, a tym, co wypowiadane na zasadzie takiej od duszpasterskiej, jest znacznie bardziej, moim zdaniem, skomplikowany, niż się na pierwszy rzut oka wydaje i przynosi nieporównywalnie większe szkody, niż można by się było spodziewać, ponieważ większość wypowiedzi, które można oceniać jako wątpliwe, heretyckie, quasi-heretyckie, bliskie herezji, dwuznaczne i tak dalej, nie jest zgłoszonych od lat 50 w formie nauki ex cathedra, tylko jest, wszystkie te nauki są dawane nam jako tak zwane nauki duszpasterskie i w związku z tym pojawia się proste pytanie, kiedy to nauka duszpasterska sama w sobie staje się już nauką katolicką i częścią doktryny, a na ile jeszcze w ogóle możemy mówić, że ona jest tylko elementem pewnej praktyki, tak? No ponieważ są to wypowiedzi odnoszące się do spraw uniwersalnych, a te przytoczone przeze mnie wszystkie mają ten charakter, to bardzo trudno uznać, że to jest wyłącznie charakter duszpasterski. Duszpasterski to jest wtedy, kiedy człowiek spotyka innego człowieka, widzi, że ten człowiek ma na przykład jakieś problemy z jakąś częścią doktryny katolickiej i na użytek tego człowieka stara mu się ją na przykład objaśnić, prawda, albo dostosować do jego sposobu myślenia, albo w taki sposób wpłynąć na niego, żeby te wątpliwości, które ten ktoś ma, mogły zostać rozproszone, jeśli w jakiś szczególny sposób się tę część doktryny przedstawi, ale tylko w odniesieniu do tej konkretnej osoby, prawda? No, to jest zastosowanie praktyczne pewnej teorii. A to, z czym mamy teraz do czynienia w Kościele, to jest dokładna odwrotność. To jest pod płaszczykiem mówienia treści duszpasterskich wprowadza się całkowicie nowe doktryny, omijając konieczność ogłoszenia ich publicznego, ponieważ to by zmusiło tych, którzy to robią, do popadnięcia w sprzeczność z poprzednią doktryną. To jest moja pierwsza uwaga. Druga uwaga dotycząca Benedykta XVI. Ja szczerze mówiąc jestem zagorzałym przeciwnikiem tej koncepcji, że Benedykt XVI jest prawdziwym papieżem, a Franciszek jest jakimś uzurpatorem, no bo do tego to się tak naprawdę by sprowadzało, z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy to same jednoznaczne wypowiedzi Benedykta. No nie możemy ciągle udawać, że Benedykt XVI, że tak powiem, zapadł się pod ziemię i nie komentuje w żaden sposób albo nie odnosi się do tego, co mówi Franciszek. Otóż Benedykt XVI we wszystkich znanych nam wypowiedziach wypowiada się pozytywnie na temat pontyfikatu Franciszka. Pozytywnie. Nie spotkałem się ani jedną wypowiedzią, poza oczywiście tak zwanymi opowieściami, które krążą po internecie, albo właśnie ktoś komuś coś powiedział, albo ktoś usłyszał, albo coś tam zinterpretował, żadną wypowiedzią, która byłaby faktycznie i otwarcie krytyczna w stosunku do tego, co robi papież Franciszek. Benedykt podkreśla, że zmiana, która nastąpiła, była zmianą prawdziwą, mówi o sobie, że on z tronu papieskiego ustąpił faktycznie, a nie tylko w sposób, no nie wiem, wyimaginowany. No więc nie możemy tworzyć teorii pozostających w całkowitej sprzeczności ze zdaniem Benedykta XVI, twierdząc, że jest dalej papieżem, skoro on publicznie przez 4 lata czy przez 5 lat potwierdza, że nim nie jest. To jest rzecz pierwsza i bym powiedział no, najważniejsza. A drugi element tej dyskusji, no moim zdaniem to jest trochę tak, że wielu katolików przerażonych w pewien sposób poczynaniami papieża Franciszka szuka na gwałt jakiegoś, no, jakiegoś ucieczki, że tak powiem, przed tym i tworzy w związku z tym taki mit Benedykta XVI,
jako właśnie tej ostoi ortodoksji, przeciwko której, od której oderwał się rzekomo papież Franciszek, który wszystko tutaj obala, zmienia i tak dalej. I w związku z tym powstaje ten mit, czy ta legenda Benedykta XVI i próbuje się ją, że tak powiem, jeszcze dodatkowo tutaj zracjonalizować, twierdząc, że tak naprawdę ta zmiana była zmianą nieprawdziwą i tak dalej. Otóż prawda jest taka, sam Benedykt XVI, taka jest zresztą teza, którą zawarłem i dobrze ją rozwinąłem, teraz nie ma na to czasu, w książce Dogmat i Wiara. Sam Benedykt XVI mówił wielokrotnie o tym, że urząd Piotrowy jako taki należy, będzie podlegał zmianie. I moim zdaniem ta jego abdykacja, czy to jego odejście, nie było wyłącznie elementem wycofania się, ale było pozytywną zmianą w jego rozumieniu, pozytywną zmianą urzędu Piotrowego. Dlatego zachował sobie różne atrybuty papiestwa, chociażby biała sutanna, błogosławieństwo papieskie, prawda, i tytuł papieża seniora, które są w oczywisty sposób związane ze sprawowaniem urzędu Piotrowego. No, przypomnę wypowiedź kardynała Pela sprzed paru dni bodajże, który powiedział, że Benedykt XVI nie powinien nosić białej sutanny. No, więc to jest rzecz oczywista, że nie powinien, ale papież Benedykt XVI nie tylko, że ją nosi, ale chce ją nosić, a na próby stwierdzenia, że to jest coś, co rozprasza, no, choć, oczywiście nie chodzi o jedną sutannę, chodzi o symbol z nim związany, prawda? Czy coś, co rozprasza, co powoduje taką no, dwoistość w rozumienie papiestwa, te pytania albo zbywał, albo twierdził, że odpowiadał, że to jest, że tak pozostanie, że nie ma innej możliwości i tak dalej. To znaczy ci, którzy obsadzają papieża Benedykta nadal w roli papieża, a odmawiają tej roli Franciszkowi, no nie chcą zauważyć, że to, co się dokonało, nie było wyłącznie elementem jakiegoś, nie wiem, zmęczenia, odejścia albo wypchnięcia Benedykta, ale co najmniej ważnym czynnikiem była jego świadoma decyzja dotycząca tego, jak on rozumie sprawowanie urzędu Piotra. I ta podwójność jest pierwszym krokiem, moim zdaniem, w odejściu od tego no, jednolitego sprawowanego przez jedną osobę urzędu w stronę jakiegoś no, jego rozrzedzenia, rozproszenia. Na razie mamy papieża seniora i papieża sprawującego urząd, ale być może ich będzie, to wynikało z wypowiedzi Benedykta, może więcej będzie, prawda? No, wystarczyłoby, żeby w tym momencie Franciszek zrobił to samo co Benedykt, zostałby wybrany następny papież, mielibyśmy trzech, znaczy dwóch papieży seniorów i jednego papieża sprawującego urząd, ale to jest pochodna bardzo poważnego, moim zdaniem, błędu, który popełnił Benedykt XVI w swoim rozumieniu urzędu Piotrowego, rozróżniając między osobą ten urząd sprawujący, a tym samym urzędem. To nie jest taki sam urząd jak w przypadku innych, ale to jest na osobną dyskusję. To, co chcę powiedzieć najważniejsze, to jest to, że ci, którzy tak robią, no moim zdaniem próbują racjonalizować swój własny niepokój i swoje własne przerażenie sposobem sprawowania urzędu przez Franciszka. I rzecz trzecia, odpowiadając już teraz na pytanie, które pan redaktor zadał, jak się taki zakonnik powinien zachować? No myślę, że oczywiście też są różne zakony. Czym innym jest sytuacja, nie wiem, Kameduła, który niespecjalnie musi się wypowiadać w sposób publiczny, więc ma tutaj zupełnie inną sytuację, na czym innym jest zachowanie, pewnie, nie wiem, dominikanina czy franciszkanina, który siłą rzeczy styka się z ludźmi, prawda, no zachowuje, czy Paulina wypowiada się też publicznie, albo jest publicznie pytany o różne rzeczy. Mi się wydaje, że w takiej sytuacji no, trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, starać się podkreślać zawsze i nawiązywać do tej tradycyjnej, stałej, niezmiennej doktryny Kościoła i nie wdawać się, o ile to jest w ogóle możliwe, w tego typu polemiki. Oczywiście wiem, że to jest tego typu mądrość wygłoszona tutaj, bo my często polemizujemy właśnie, to robimy. No i bardzo łatwo jest tak, no to powtarzaj tradycyjną doktrynę, ale w tych konkretnych punktach okaże się, że człowiek ją będzie powtarzał i natychmiast zostanie zaatakowany, ale przecież obecny papież mówi co innego, prawda? No to jak z tego wybrnąć? No, nie ma do właśnie dobrego wyjścia. Moim zdaniem jedyne, o co można apelować dla ludzi, moim zdaniem słusznie, mających wątpliwości co do nauczania w tych konkretnych sprawach papieża Franciszka, żeby w swoich wypowiedziach jednak zachowywali w stosunku do niego szacunek, pamiętając o tym, że jest on papieżem. To jest właśnie mój jedyny zarzut do niektórych wypowiedzi, niektórych, nie wszystkich, ale niektórych wypowiedzi ojca Pelanowskiego, jednak uważam, że nazywanie papieża per Bergoglio to, tamto i odmawianie mu prawa bycia papieżem jest krokiem za daleko. Mimo wszystko tutaj ten element szacunku i poczucia
autorytetu, który jest związany ze sprawowaniem funkcji świętego, następcy świętego Piotra, powinien człowieka uczulać, uwrażliwiać, żeby pewnych rzeczy nie robić, ponieważ przekroczenie tej granicy sprawia, że popadamy jednak w pewien stan chaosu, prawda? Co więcej, no wtedy stajemy się, my zaczynamy być sędziami i bardzo trudno nam jest wtedy z drugą stroną, która robi dokładnie to samo, mówię tutaj o różnego rodzaju liberałach i tak dalej, no powiedzieć, że odmówić im robienia dokładnie tego, posługiwania się tym samym mechanizmem. Dlatego powiedziałbym tak, po pierwsze, podtrzymywać i pilnować stałej doktryny, unikać, o ile to jest możliwe, takiego bezpośredniego zwarcia. Jeśli to jest niemożliwe, to uczestniczyć z nim, ale jednak pilnować swojego języka i swoich emocji, tak, żeby nie dać się sprowokować i żeby nie posunąć się w takiej debacie za daleko. Zwrócę się zatem z tym samym pytaniem do redaktora Górnego. Czy rzeczywiście nie ma łatwiej drogi i łatwego wyboru dla takiego kapłana, zakonnika, który przecież nierzadko jest też pytany przez, czy to przez dziennikarzy, czy to przez ludzi świeckich, czy to w konfesjonale, czy to w innych okolicznościach, co sądzić o takiej czy innej wypowiedzi, czy to papieża, czy to któregoś z biskupów. Chodzi o przecież cały czas bardzo wielu kapłanów, którzy są wychowani w tradycji katolickiej i chcieliby w tej tradycji katolickiej posługiwać, której to tradycji zresztą, dla której to tradycji wstępowali do zakonów i klasztorów. Ale zanim to odpowiem, jeszcze chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi Pawła Lisickiego, ponieważ rzeczywiście mówimy o tym, że to Franciszek podejmuje decyzje rewolucyjne, ale można powiedzieć, że właściwie Benedykt podjął jeszcze bardziej rewolucyjną decyzję i to była właśnie ta decyzja rewolucyjna, która uruchomiła kolejne zmiany. Właśnie ta decyzja o jego abdykacji, a także o sposobie tej abdykacji. Bo jeżeli porównamy na przykład Celestyna V, który abdykował pod koniec XIII wieku, to on wtedy zrezygnował ze swojego imienia papieskiego, wrócił do imienia poprzedniego, czyli Piotr Barone. Wtedy wyniósł się z Rzymu, zamknął w pustelni, zrezygnował z atrybutów papieskich, takich jak na przykład herb czy strój pontyfikalny, a widzimy w przypadku Benedykta XVI coś dokładnie odwrotnego. Czyli zachowanie imienia Benedykt, zachowanie tytułu papieskiego, co prawda papież senior czy papież emeryt, ale nadal papież. Trzeba się do niego zwracać jego świątobliwość, tak jak do Ojca Świętego. Ma białą sutannę, ma herb papieski, mieszka w Watykanie, uczestniczy w konsystorzach, kiedy są kreowani nowi kardynałowie. I właściwie też sam o sobie mówi, że jest papieżem, tylko jego posługa ma nieco inny charakter. On to mówi w tej książce wywiadzie z Peterem Zejewaldem i to się też ukaże w tej najnowszej biografii Benedykta XVI napisanej przez Zejewalda, gdzie on mówi, że jego pontyfikat się jakby nie skończył, tylko ma inny wymiar, ma wymiar duchowy, ma wymiar ontologiczny. I o tym samym mówił osobisty sekretarz Benedykta XVI, arcybiskup Genswein, kiedy mówił, że dzisiaj papiestwo ma dwa wymiary. Jeden czynny, aktywny i to jest Franciszek, i drugi modlitewny, kontemplacyjny i to jest Benedykt. Ale tu się pojawia zasadnicze pytanie, czy może być dwóch Piotrów w kolegium apostolskim? Jak rozumieć bierne, to modlitewne, duchowe, ontologiczne sprawowanie pontyfikatu przez Benedykta XVI? Do dzisiaj nie mieliśmy do czynienia z takim rozumieniem, czy też samorozumieniem papiestwa przez poszczególnych biskupów Rzymu. Tym bardziej, że kiedy analizujemy tekst abdykacji Benedykta XVI, który był wygłoszony po łacinie, to tam się natykamy na takie dziwne, dwuznaczne stwierdzenia. O tym pisał na przykład
taki znawca prawa kanonicznego z Uniwersytetu Lugano we Włoszech, profesor Stefano Fiola, gdzie on zwrócił uwagę, że Benedykt nie zrzekł się urzędu papieża, ale czynnej formy sprawowania urzędu papieża. I co to znaczy? Bo tak naprawdę właściwie to jesteśmy bezradni. Do tej pory nigdy w dziejach Kościoła nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Nigdy nie było dwóch papieży żyjących zgodnie pod jednym dachem w Zagrodzie Piotrowej, bo nawet jeżeli kiedykolwiek w dziejach pojawiali się dwaj czy trzej papieże, to zawsze był papież i antypapieże. Był pewien spór między nimi. Tutaj nie ma sporu, tak jak mówił przed chwilą Paweł Lisicki, jest pełna zgoda, że nie tylko Benedykt chwali Franciszka publicznie, ale Franciszek bardzo często też publicznie odwołuje się do Benedykta i właściwie mówi, że nie ma żadnej różnicy, żadnych napięć pomiędzy nimi, że jest pewna zgodność tych pontyfikatów. No więc to jest rzeczywiście pewien problem, na który nie ma odpowiedzi, tego nigdy nie było w życiu Kościoła. Mało tego, nauka Kościoła, teologia nie przewiduje czegoś takiego. Po prostu to, co się dzieje, jakby jest nieprzewidywalne, nieprzewidziane w ramach nauki katolickiej, żeby mogła taka figura mieć miejsce, a jednak ma ona miejsce. No i myślę, że to jest jakby wielki znak zapytania i to nie zostało wyjaśnione. I o tym mówił między innymi kardynał Walter Brandmüller. Zresztą wielki stronnik, zwolennik, przyjaciel Benedykta XVI, który sam mówi, że coś musimy z tym zrobić, że to jest nie do pomyślenia, żeby było naraz dwóch papieży, nawet papież i papież senior, bo nawet jeżeli dzisiaj oni zgodnie ze sobą współpracują, to jutro może się okazać, że będą ze sobą w ostrej kontrze i może to być źródłem schizmy i podziału w Kościele. Tak więc to należy wyjaśnić, należy w ogóle znaleźć jakieś miejsce w ustroju, w strukturze Kościoła dla papieża emeryta, bo czegoś takiego nie ma i trudno nawet doprecyzować, kim miałby być papież emeryt, jaki jest jego status ontologiczny, czy prymat Piotrowy jest czymś zbywalnym, czy nieomylność papieska, ten atrybut jest też czymś zbywalnym, na jakiej zasadzie jest on zbywalny, jakie warunki muszą być spełnione i tak dalej, i tak dalej. Kardynał Brandmüller na przykład wspominał, że Celestyn V ustąpił po konsultacji z kolegium kardynalskim. I że wtedy Celestyn V uznawał to za warunek konieczny dla ustąpienia. Tutaj ustąpienie Benedykta XVI odbyło się bez konsultacji z jakimkolwiek kardynałem. Więc tutaj mamy do czynienia z wieloma zagadkami, które powodują, że no, jesteśmy zdezorientowani, bo takiej sytuacji nigdy w Kościele nie było. Ja mogę, jeśli można na chwileczkę, to tylko dwie uwagi, bo a propos dokładnie tego, co Grzegorz Górny mówił. W tej książce Petera Zewalda o Benedykcie XVI, w tej biografii dłużej, jest cały pasus temu poświęcony i tam Benedykt XVI porównuje tę zmianę, która zaszła, powołuje się na, to jest element troszkę anegdotyczny, na sytuację z dziedziczeniem wśród bawarskich chłopów. Że z papiestwem trochę jest tak, jak z kimś, kto ma gospodarstwo rolne, jak rozumiem, w Bawarii duże i przekazuje je swojemu potomkowi, zachowując pewnego rodzaju prawa, ale ten czynny akt, czyli siania, nie wiem, zbierania i działania na roli, no już tym zajmuje się jego syn, czy potomek, czy dziedzic. No powiem tak, jest to dosyć analogia i porównanie, no, co najmniej wymagające bardzo długiej dyskusji, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie uzasadniał w ten sposób tego typu decyzji. Sposób trochę bardziej poważny jeszcze powiem, że taki moim zdaniem bardzo trafny zarzut wobec tej decyzji Benedykta przedstawił Roberto de Mattei, który powiedział, że najprawdopodobniej, że prawdziwy, podstawowy błąd, który został popełniony przez Benedykta, ten błąd nazwijmy go teologiczno-prawnym, polega na tym, że Benedykt XVI uznał, że urząd Piotrowy, czy papiestwo jest tak jak porównał to, tak jakby to było formą sprawowania urzędu biskupiego,
albo prezbiteratu. Otóż w Kościele katolickim są tylko trzy stopnie kapłaństwa: diakonat, prezbiteriat i episkopat. Nie ma czwartego, jeśli tak można powiedzieć, stopnia, pod tytułem papiestwo. I dlatego nie można porównywać relacji między na przykład biskupem seniorem a biskupem sprawującym urząd. Nie można tego przenosić na papiestwo. Urząd papieski nie jest stopniem sakramentalnym, jeśli tak można powiedzieć, a w rozumieniu Benedykta można odnieść wrażenie, że jest. I to jest ten podstawowy, zasadniczy problem. No, oczywiście teologia katolicka czegoś takiego nie przewiduje, no, ponieważ był tylko jeden Piotr, prawda, i cały ciąg następnych zdarzeń, wszyscy następni papieże, no też próbowali władzę pojedynczą. To jest naturalne, tak jest, jak jest jeden Chrystus. Kim jest papież? No, papież jest wikariuszem Chrystusa. No to jest jeden Chrystus, jeden jego zastępca. To ma też znaczenie bardzo silne, symboliczne. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Cała ta debata na temat papieża seniora, papieża emeryta, papieża pełniącego urząd, no w oczywisty sposób uderza bardzo mocno, moim zdaniem, w sam w sobie autorytet papiestwa. To znaczy papiestwo zostaje wciągnięte, jeśli tak można powiedzieć, czy urząd papieża zostaje poddany tego samego rodzaju działaniom, no, zeświadczającym, jak wszystkie inne urzędy, prawda? No, tak jak teraz, no, człowiek jest tam, osiąga jakiś wiek, idzie na emeryturę. Nagle się okazuje, że papież też idzie na emeryturę. No, jak papież idzie na emeryturę, to nasze rozumowanie na temat tego urzędu staje się znacznie bardziej sekularyzowane. Zaczynamy traktować ten urząd tak, jakby to była inna funkcja, taka sama jak wszystkie inne. To przyczynia się z kolei do tego, że bardzo trudno widzieć w papieżu ojca, tak? To znaczy tego reprezentanta. No, ojcowie nie chodzą na emerytury, no po prostu jest się ojcem dożywotnio, no nie można im przestać być. A tu nagle się okazuje, że Ojciec Święty uznał, że odchodzi sobie na emeryturę, zachowując pewne atrybuty. Mamy w związku z tym, no ojców też nie jest dwóch, no jest zawsze jeden ojciec, prawda? Przynajmniej na razie, na szczęście, dopóki filozofia gender, czyli ideologia gender nie zwyciężyła, mamy wciąż jednego ojca. Jak będzie ich więcej, może będziemy rozmawiali o tym inaczej. Oczywiście to jest sarkazm, ale on prowadzi moim zdaniem do tego, że ta decyzja w bardzo istotny sposób podważyła autorytet papiestwa i w związku z tym uważam ją za jedną z najbardziej ryzykownych, powiem to bardzo oględnie, decyzji podjętych przez Benedykta XVI, a teologia, która za tym stała, czy to uzasadnienie teologiczne na ten bierne i czynne sprawowanie papiestwa jest wzięta kompletnie znikąd, to znaczy nie ma żadnego oparcia w tradycji, jest po prostu pomysłem jakimś. Niestety takich pomysłów w działalności wcześniej Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI, było znacznie więcej, tylko jak mówię, ta nowość związana z Franciszkiem sprawia, że wielu ludzi nie chce tego widzieć, tak? I w związku z tym tworzy taki lukrowany, mityczny obraz obrońcy ortodoksji z jednej strony, a z drugiej strony rewolucjonisty w postaci Franciszka. Ta sprawa jest znacznie bardziej niestety skomplikowana i te więzi, związki, podobieństwa są znacznie bliższe niż się wielu wydawało. Panowie, muszę ten temat, ten wątek już zakończyć. Nie wyczerpaliśmy ani sprawy, co oczywiste, ani sprawy ojca Planowskiego omawiania, ani tym bardziej sprawy tego, jak wygląda papiestwo. Zwykle scenariusz do tego programu, szanowni państwo, piszę ja ze współpracownikami. Dzisiaj napisał zakon Paulinów, chciałoby się powiedzieć. Większość naszego programu już minęła i tematów, których mamy mnóstwo dla państwa, pewnie wszystkich dzisiaj nie zdążymy omówić, natomiast ja już teraz, korzystając z chwili głosu dla mnie, proszę państwa na czwartek, kiedy będzie specjalne, takie przedświąteczne wydanie programu Ja Katolik, tego programu Ja Katolik Normal, powiedziałbym, czyli tego, w którym jestem, występuję osobiście, nie programu Ekstra, w którym poruszymy wszystkie aktualne tematy, które państwa interesują, ale skoro jeden tutaj z panów redaktorów wspomniał o tym, że w roku 1871 odbył się Sobór Watykański I, który to właśnie o nieomylności papieskiej i o tym dogmacie zdecydował, to myślę, że jeżeli dobrze liczę, w przyszłym roku, skoro wypada 150. rocznica tegoż wydarzenia, to przyszły rok możemy w wielu kwestiach poświęcić na naszych łamach. Mam nadzieję, że i panowie redaktorzy przyjmą zaproszenie do takich debat, dyskusji nad kształtem papiestwa, nad istotą papiestwa, nad nieomylnością papiestwa przede wszystkim, czy papieża, ponieważ ją trzeba katolikom cały czas wyjaśniać, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.
A pontyfikat papieża Franciszka lada dzień będzie trwał już tyle czasu, co trwał pontyfikat Benedykta XVI. Prędzej czy później, jeżeli świat będzie trwał, to jest taka refleksja, która zawsze przychodzi mi na myśl, któryś z tych starszych przecież mężczyzn umrze. Albo to będzie najpierw papież emeryt Benedykt XVI, albo to będzie najpierw urzędujący papież Franciszek, albo to będzie na przykład najpierw emeryt Franciszek, a kto inny będzie już wtedy papieżem sprawującym władzę. I wtedy pogrzeb papieski też nabierze zupełnie nowego charakteru, bo albo swojego następcę będzie grzebał poprzednik, albo przynajmniej uczestniczył będzie w tym pogrzebie, albo swojego poprzednika będzie grzebał urzędujący papież, co też jeszcze nie miało miejsca, albo jeszcze jakaś rzecz stanie na głowie w tradycji kościelnej. Ale panowie, żeby odrobinę, powiedziałbym, spuścić powietrze z bardzo takiego poważnego tematu, który nam tutaj wyrósł na kanwie ojca Pelanowskiego, to ja zapytałbym się panów o coś, co dotyczy papieża, choć pośrednio i na pewno nie dotyczy kwestii nieomylności papieskiej. Tutaj myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni katolicy na całym świecie. Chciałbym panów zapytać, czy panowie widzieli może zdjęcia, filmy z Watykanu z początku tego tygodnia, kiedy tam odsunięto tegoroczną szopkę. I czy panowie mają na ten temat jakieś refleksje? Grzegorz Górny. Oczywiście, że widziałem tą szopkę. Myślę, że to chyba nie Franciszek osobiście decydował o jej ustawieniu, że chyba ma poważniejsze sprawy na głowie, ale ten, kto ją tam ustawiał, podejmował tą decyzję, no moim zdaniem znajdował się pod wpływem takich awangardowych nurtów kultury lat, czy kontrkultury lat 60., bo ta szopka pochodzi właśnie z lat 60., kiedy modna była transgresja, przekraczanie norm, pewne deformacje rzeczywistości, ponieważ ta instalacja no nie ma nic wspólnego z wyobrażeniem stajenki czy groty betlejemskiej, ma taki charakter futurystyczny. Ja tam bardziej widziałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia, Wojciech Wenzel widział tam Mirosława Hermaszewskiego. W każdym razie ma ona bardziej taki wymiar kosmiczny, pozaziemski. Są też takie opinie, że to jest taka szopka czasów pandemii, że te postaci to są takie samotne monady stojące gdzieś osobno, więc zachowujące dystans społeczny, nie patrzą się w swoim kierunku, żeby nie zarazić się koronawirusem. Tylko jest pytanie, co to ma wspólnego z Bożym Narodzeniem? Właściwie trudno tam dostrzec najważniejszą postać Jezusa, przynajmniej ona w ogóle się nie rzuca w oczy. Więc można powiedzieć, że to jest taki przykład desakralizacji świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście w takiej warstwie symbolicznej. Ktoś może uznać, że no, symbole są nieistotne, ale moim zdaniem jest to jednak bardzo ważny komunikat, dlatego że nawet forma, przekaz, nawet forma czy środek, jak mówił marszał McLuhan, jest przekazem. I ta forma tej szopki, no, taki właśnie przekaz niesie w świat. Paweł Lisicki, czy piękno jeszcze się w kościele liczy dla kogokolwiek i czy być może, bo pojawiły się i takie komentarze, że oczywiście powiedziałbym tak, jaki styl, takie komentarze, ale czy może Watykan chce nas na coś przygotować, pokazując tam kosmitę w szopce na placu Świętego Piotra? Ale że co, że następny konklaw zbierze się na Marsie? Nie, bo była taka wypowiedź papieża Franciszka z roku 2015, kiedy mówił, że gdyby na Ziemię przyleciał ufoludek, to on bardzo poważnie rozważyłby ochrzczenie tego przybysza, więc może to w tę stronę ma pójść. No tak, no, to znaczy są rozważania najbardziej fundamentalne, że takie rozważania tej sprawie poświęcił Karl Rahner, słynny teolog, który zresztą jest swego rodzaju takim nadojcem, jeśli można powiedzieć, współczesnego kościoła, biorąc pod uwagę jego znaczenie. I on tam bardzo dużo troski poświęcił kwestii odnoszenia się do
potencjalnie istniejących istot rozumnych, które przeżywają na innych planetach. No ale mimo wszelkich wysiłków i starań i wypowiedzi, jak na razie żadna taka postać się jeszcze nam nie objawiła, więc chwilowo nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych wszystkich tez, które postawił Karl Rahner. Zresztą tu mi się przypomniała mała anegdota, znowu nawiązując troszeczkę, ale proszę, tutaj naprawdę będzie bardzo krótkie nawiązanie do pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie Józef Ratzinger, kiedy był jeszcze profesorem teologii i pojawił się przed nim jeden ze zdających właśnie na teologię studentów, zadał mu pytanie, uważał, co ciekawe, znaczy ja przydałem, żeby pokazać stan świadomości, wtedy to był powiedzmy koniec, przełom lat 50. i 60. XX wieku, zadał mu pytanie, no właśnie, czy należy chrzcić i w jaki sposób tych, gdyby się pojawiły istoty rozumne z innych planet, bo więc widać, że to myślenie w Kościele jest bardzo, bardzo zaangażowane i dużo uwagi temu poświęcają teologowie, co jest ciekawe. No ale tak poważnie już rzecz biorąc, no ja nie dostrzegam tutaj żadnej jakiejś specjalnej myśli skierowanej ku podbojowi kosmosu. Na szczęście chyba zresztą, chyba że znowu, ale to jest też element raczej no, anegdotyczny, byłby to efekt zawartego z Chinami porozumienia. Jak wiadomo, Chiny w bardzo dużym stopniu angażują się w sprawę podbicia kosmosu, więc być może okaże się, że efektem porozumienia z Chinami, między Watykanem a Chinami, będzie specjalne zaangażowanie Watykanu w tej dziedzinie. A tak poważnie odpowiadając, myślę, że jak się popatrzy na te szopki, które się pojawiają i szerzej, bo pan redaktor zadał szerzej pytanie, prawda? Czy Kościół jeszcze jest dba o piękno, stara się o piękno, no to rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać taką inwazją brzydoty. Od bardzo długiego czasu, ja to zresztą z ogromnym smutkiem, bólem często, czasem złością obserwuję jeżdżąc po Polsce, już nie sięgając do Watykanu i widzę wiele kościołów, które wyglądają koszmarnie, jakieś zdeformowane garaże albo nie do końca dobudowane supermarkety, które są powykrzywiane, wykoślawiane, w środku się wchodzi i nie ma w ogóle, Grzegorz Górny mówił słusznie o potrzebie o poczucia sakralności. To nie ma żadnej sakralności. Wchodzi się, nie wiadomo, czy to jest, nie wiem, wielka sala taneczna, czy to jest jakiś klub, czy to jest rzeczywiście jakiś supermarket. Ta przestrzeń jest w ogóle przestrzeń jest chaotyczna, nie jest uporządkowana, nie jest ukierunkowana, nie jest zorientowana. Tak? To, co dominuje w obecnej architekturze katolickiej, nie mówię, że we wszystkich, bo zapewne ktoś zaraz pokaże, mam nadzieję, jakieś pozytywne wzorce, ale ja mówię o swoich ogólnych odczuciach. To jest chaos dotyczący braku ukierunkowania i braku podziału. Znaczy przestrzeń nie jest podzielona ani hierarchicznie, ani nie jest ukierunkowana, prawda? Tam, gdzie nie ma w związku z tym, tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z tym chaosem, z tym wtargnięciem świeckości, z tym tą chęcią odwzorowania jakiejś takiej fałszywej pseudowspólnoty, a z tym się często wiążą te nowe budowy, nowe budowle, no to mamy właśnie często takie poczucie zagubienia, tak? No nie wiadomo, w którą stronę się skierować. To jest najważniejsze, to jest punktem orientacyjnym. Czy istnieje jakiś podział na to, co święte i co mniej święte i co świeckie, prawda? To, co kiedyś było w Kościele bardzo widoczne i oczywiste, podział, prawda, mamy apsydę, mamy nawę, mamy kaplice boczne, mamy chór, tego w ogóle nie ma, prawda? Często jest dążenie do zatarcia granic, do zatarcia tych granic, przejścia nad nimi do porządku dziennego, a to z kolei wynika z tego, że katolik ma ogromny problem takiego zagubienia w swojej modlitwie, w sposobie zwracania się i tak dalej. Dotyczy oczywiście nie tylko architektury, ale też dotyczy właśnie sztuk figuratywnych, no takich właśnie, jakąś formą są oczywiście te szopki watykańskie, ale przecież nie tylko. To dotyczy przecież malarstwa. Sam pamiętam takie swoje wrażenia kilka razy, jak chodziłem po muzeach watykańskich. Tam jest tak, że oczywiście zaczyna się, to jest naturalne, od tej najstarszej, jeśli tak można powiedzieć, sztuki, przechodzi się po kolei, przez kolejne sale, aż trafia się do sztuki współczesnej, znaczy takiej, która współczesnych malarzy. No i prawda jest znowu taka, że ta często współczesna sztuka, nawet jeśli to są wielcy malarze, w sensie wielcy, znaczy tacy, którzy, no nie wiem, Chagall, prawda, albo te wielkie nazwiska, no to ma się poczucie, że nagle to sakrum kompletnie stamtąd znika, prawda? Zostaje co najwyżej jeszcze miły układ farb, miły układ kolorów. Natomiast to, o czym mówię, ta hierarchiczność, to poczucie sakralności, zorientowania, ukierunkowania wyparowuje
tej sztuki. No to tutaj jest moim zdaniem podstawowym problemem jednak coś, co można by, ja to ściśle wiążę po prostu ze zmianami, które też się w katolickiej liturgii dokonały. I rozproszenie, czy rozbicie, czy chaotyczność spowodowana tymi zmianami musiała też przełożyć się na świadomość architektów, na świadomość malarzy i efektem jest to, że Kościół, który był kiedyś wielkim mecenasem sztuki, Kościół, którym dzięki któremu przecież aż do wieku co najmniej XVIII, a często jeszcze XIX, często można powiedzieć, był no, takim głównym mecenasem, promotorem sztuki, w zasadzie teraz szuka, czy dołączył się do takiej pogoni za pewną nowoczesnością, za pewnym czymś, co miałoby przyciągnąć uwagę i szuka za wszelką cenę właśnie jakichś nowych form, nowych odkryć, nie widząc, że zostało zagubione, co jest najważniejsze, właściwe ukierunkowanie i hierarchia. Redaktor Górny zwrócił uwagę, że ten styl w sztuce, który tutaj został zainstalowany w Watykanie w postaci tej, powiedzmy, szopki, to jest styl z lat 60., a przecież o dzisiejszym pokoleniu rządzącym w Watykanie mówi się bardzo często, że to są właśnie ludzie, biskupi wychowani w latach 60., również na rewolucji roku 68. Myślę, że tutaj taką klamrą można te style myślenia zamknąć i ta szopka właśnie to zamyka. Ja zaś muszę zamykać powoli to nasze dzisiejsze spotkanie. Nie poruszyliśmy, jak panowie wiedzą, wielu tematów, które mogliśmy jeszcze dzisiaj poruszyć, ale widzą, obiecuję, że poruszymy to w kolejnych odcinkach, również w tym live'ie o 20 w czwartek ze mną samym, na który serdecznie zapraszam. Jest to, panowie, nasze ostatnie spotkanie przed świętami, ale przedostatnie w tym roku, bo ustaliliśmy, że zobaczymy się jeszcze tuż przed Sylwestrem i wtedy podsumujemy sobie rok 2020, no bardzo dziwny rok na całym świecie i dziwaczny również w Kościele, więc na to spotkanie już we wtorek, tuż przed Sylwestrem, zapraszam wszystkich naszych widzów, a panom chciałbym złożyć w imieniu redakcji najserdeczniejsze życzenia Bożego Narodzenia, zdrowych, spokojnych świąt, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i oddechu od tej nowej nienormalności, jak głosi film wyprodukowany przez PH24, w którym zresztą obaj panowie wystąpili. Garść reklam przy okazji życzeń mi się udało przemycić. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Naszymi gośćmi byli, jak co dwa tygodnie, Grzegorz Górny i Paweł Lisicki. Dziękuję.